tego miejsca po latach chciałbym wszystkim pracownikom, którzy ze mną rozpoczęli pracę w tworzeniu nowej gminy, serdecznie podziękować za to wszystko i za to serce i zaangażowanie, za duży wkład w tworzenie. Niektórzy może już nie żyją, ale ja z obowiązku i z czystej życzliwości nie stworzyłbym niczego, gdyby nie było dobrego zespołu ludzi. Ci ludzie, tym ludziom należą się wielkie brawa i podziękowania za wszystko, co zrobili dla tej naszej małej ojczyzny. Serdecznie wszystkim współpracownikom i działaczom, którzy w tym czasie wspierali mnie w każdym działaniu, serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Z jednej strony mamy 80-lecie batalionów chłopskich, szkoły batalionów chłopskich, a z drugiej strony mamy 40-lecie samorządu jako gminy Rososz, która powróciła tutaj jako gmina. I można powiedzieć, że te dwie rocznice się łączą, dlatego że ludzie, którzy walczyli ponad 80 lat temu o to, żeby Polska była Polską, o to, żebyśmy byli wolnym krajem. Między innymi wywalczyli nam tą wolność i dlatego dzisiaj gmina Rososz może być samorządna i mamy samorządy w Polsce. Dlatego, szanowni państwo, wam, waszym rodzinom, które uczestniczyły w tej walce, w tym zrywie, zarówno jako bataliony chłopskie, zarówno jako żołnierze wyklęci w Armii Krajowej, w innych strukturach wojsk podziemnych naszego państwa, chylę czoło. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Dzisiejsze obchody są nie tylko hołdem dla bohaterów przeszłości, ale także ważną lekcją dla przyszłych pokoleń. Przypominają o wartościach takich jak patriotyzm, odwaga i poświęcenie dla dobra ojczyzny. Stanowią inspirację do budowania społeczeństwa opartego na szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego. Niech ta rocznica będzie okazją do refleksji nad historią naszego regionu i całej Polski, a także motywacją do kultywowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, za zorganizowanie tej uroczystości. To bardzo ważne, że dbamy o naszym dziedzictwie, dziedzictwie narodowym, dziedzictwie patriotycznym, bo jest to też okazja do tego, żeby wychowywać w takich wartościach młodsze pokolenia. Dzisiejszy dzień to również jubileusz 40-lecia samorządu gminy Rososz. Na ręce pana wójta przekazuję najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji tego jubileuszu. Najpiękniejszym życzeniem będzie, jak pożyczę wszystkim państwu i sobie, żebyśmy mogli wspólnie spotkać się tutaj, tak jak wszyscy siedzimy razem na setnym jubileuszu gminy Rososz. Kaziu, życzę tego dla ciebie, dla twoich radnych, dla twoich sołtysów i dla wszystkich mieszkańców tej pięknej gminy Rososz. Kochani, przekazuję najserdeczniejsze gratulacje, życzenia, pozdrowienia. Życzę wam dzisiaj pięknego świętowania i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Panienko, o Boże, a cóż to za
jesteśmy, ja z bratem, dwóch nas wnuków z szerszej trochę gromadki wnuków Piotra Łanowicza i zarazem dzieci, bo jesteśmy synami córek Piotra Łanowicza. Już były trzy córki, no także jesteśmy zarazem wnukami, dziećmi. I kim właśnie Piotr Łanowicz był? No Piotr Łanowicz był wójtem gminy Rososz przed wojną. No niestety nie udało się odszukać dokumentów, od którego roku został wójtem. Jedno jest pewne, że już w 1928 roku był w zarządzie gminy Rososz, bo znajdują się już dokumenty podpisane przez niego jako w zastępstwie wójta. Także nie wiemy, czy był zastępcą wójta, tak zwanym podwójtem, czy był tylko w zarządzie, ale już wtedy działał. Henryk zaczął gdzieś ponad 10 lat temu pozyskiwać i gromadzić dokumenty archiwalne, dlatego że w pamięci rodzinnej zachowało się bardzo niewiele pamiątek osobistych po dziadku. Zresztą no, ja kiedy jako dziecko, już jako tako rozumiejący, no już dziadka po prostu nie znałem, zresztą nie znaliśmy dziadka i to co tam nasi rodzice czy też inni członkowie przechowali i no, z nami się dzielili, to były stosunkowo skromne informacje. Większość w zasadzie informacji, które pozyskaliśmy, pochodziły z materiałów archiwalnych, które trzeba było szukać w archiwach w Lublinie, w Radzyniu, w Warszawie, w IPN-ie, tak, no, wszystkie, gdzie były jakiekolwiek kierunki były uruchomione, które mogły dostarczyć nam te dokumenty. Także, no i w świetle tych dokumentów dopiero się jawiła cała osoba, osobowość, jak na owe czasy, śmiem twierdzić, to nieprzeciętnego formatu, bo człowiek, który był zaangażowany w wiele instytucji społecznych i również jakoś godził to z pracą wójta za swoją działalność. Tam ostatnia plansza obrazuje oznaczenie. Brązowy Krzyż Zasługi, podpisany przez ówczesnego premiera Sławoja Składkowskiego. Dwa dyplomy z tych organizacji, jak Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Liga Morska i Kolonialna. Był w okresie międzywojennym taka akcja propagująca przez Polskę posiadania kolonii. No ale to tylko sumując, człowiek o tak rozległych zainteresowaniach, a wszystkim ten Krzyż Zasługi otrzymał za działalność na polu pracy społecznej. To było tam wyraźnie zaznaczone. Dlaczego tak to wszystko? Ponieważ taki człowiek, no, rozpoczęła się okupacja, zaangażował się w działalność konspiracyjną, najpierw Związek Walki Zbrojnej, potem Armia Krajowa. Działał również w takich początkowych formacjach zbrojnych ruchu ludowego, jak Chłostra na przykład, są na to materiały, są wspomnienia. I taki człowiek został tak jak skasowany. Tak, zginął tragicznie. Powiedział tak, został aresztowany prawdopodobnie w drodze donosu i zesłany do obozu niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. No i tam po kilku miesiącach no, zginął, zmarł. No, nie znamy dokładnych okoliczności śmierci. Żona tylko, a babcia nasza dostała telegram. Tam gdzieś zwidnieje treść, że mąż zmarł dzisiaj w obozie Auschwitz. I to sprowokowało nas do podjęcia tej akcji, żeby ten... A i ta postać, bo, no, powojenne realia w Polsce były takie, że ta osoba popadła, że tak powiem, znalazła się w niełasce ówczesnych władz i na wiele, wiele lat zapomniano. Taki w środowisku tutaj, gminy Rososz, no tak to było. I dlatego postanowiliśmy jakoś przypomnieć, czysto takich powodów no, informacyjnych, bo no a też
z powodu tych zasług niewątpliwie. Był inicjatorem budowy szkoły, jeszcze należy wspomnieć, w Rososzu. To są zdjęcia, które obrazują tę całą akcję. To jest takie słynne, już stało się słynne zdjęcie, bo to jest taki, ma być portret gminy. To tam oglądający rozpoznawali swoich tam jakichś przodków. Właśnie powstała książka o osobie wójta gminy. Osobiście bym nie nazwał, że to książka, tylko takie próba opracowanie, publikacja taka, żeby zgromadzić te wszystkie wiadomości, które mieliśmy. I żeby to tak zaistniało w przestrzeni w ogóle, żeby dziadek nie był zapomniany. No ja tak powiem, tutaj właśnie Piotr pokazuje tą naszą publikację. Pierwsze moje takie początki jeszcze, żeby zacząć w ogóle cokolwiek szukać, to było to, jak właśnie Piotra tata, mój wujek, dał mi takie pamiątki po babci. Ja widziałem o istnieniu ich. Ale na krótko przed śmiercią zostawi to u mnie i mówi: słuchaj, niech to będzie u ciebie. I dla mnie to było taka forma zadania jakiegoś takiego, żeby nie zostawić tego po prostu tak, tylko żeby coś z tym zrobić. I kiedy już otworzyła się możliwość korzystania z internetu, ja zacząłem szukać jakichś jeszcze innych dodatkowych informacji, dokumentów w Państwowym Muzeum Auschwitz, w IPN-ie, w Archiwum Państwowym w Lublinie, razem z Piotrem, czy w Radzyniu, w innych jeszcze takich, czy Wojskowe Biuro Historyczne, czy Instytut Pileckiego. No co się udało zgromadzić, to po prostu się udało i tak zawarliśmy to w tej publikacji. Natomiast ta wystawa jest wyborem, bo jest kilka słów oczywiście naszego tekstu, mego i brata, oraz jest liczna dokumentacja fotograficzna. I ta wystawa jest tylko wyborem takich najbardziej może treściwych. Te dokumenty, zdjęcia, które są zawarte w tej książce, też nie są wszystkie. To tylko też jest taki wybór, wybrany. Trochę jeszcze rzeczy mam takich, po prostu w domu to mamy, ale to nie było po prostu upublicznione. W celu przypomnienia, a dzisiaj, skoro jednym z punktów jest przypomnienie o, tutaj tej uroczystości, jest przypomnienie o powrocie gminy, to uznaliśmy, że będzie to okazja dobra, żeby jednego z wójtów, nie byle jakiego. Postać, które na pewno warto po prostu znać i pamiętać. Tak, na pewno. No bo dziadek miał szeroką taką działalność społeczną, publiczną, zresztą to w tej publikacji jest tutaj zawarte. I też nieraz tak się dziwimy z bratem, czy w ogóle jak z rodziną rozmawiamy, kiedy w ogóle on miał czas na wszystko, jednocześnie na pracę jako wójta i na pracę w gospodarstwie. On prowadził wspólnie z żoną, z naszą babcią gospodarstwo i też tak samo na tą rozległą działalność społeczną. Także dla nas to jest taki na owe czasy nietuzinkowy człowiek, tym bardziej, że jeszcze też tak samo mamy tu w tej pracy zawarte, że kiedyś jeszcze uczył dzieci na poziomie klas podstawowych, początkowych, od 1 do 3. Tak jak jest w jakimś dokumencie napisane, uczył pisać, czytać i rachować do czasu przybycia pana Ogorzałego. To też jest tutaj, to w tej książeczce historii jest, już tak więcej nie będę mówił, bo kto będzie, powiedzmy, zainteresowany czy chętny, na pewno zajrzy do tej naszej skromnej publikacji. Ta nasza praca jest chyba pierwszym w historii takim opracowaniem, w którym sposób tak wszechstronny została rozpoznana, bo to ta osoba opisana i udokumentowana. Także to wszystkie informacje zawarte w tej części tekstowej posiadają na swoje dokumentowanie w materiałach archiwalnych. Sprawa dla panów, że właśnie panowie potrafili przysiedli do tego. No, uważaliśmy, że to taki obowiązek. Obowiązek. Jeszcze od siebie bym powiedział, też z bratem nieraz tak właśnie mówimy, że szkoda, że my tak późno tym się zainteresowaliśmy, bo na przykład moja babcia, kiedy umierała, ja miałem 13 lat. Teraz ja bym mojej babci, mamie, ja bym tysiące pytań zadawał. I pytania też by były zupełnie inne. Dokładnie tak. Żeby jak najwięcej informacji o dziadku uzyskać w ogóle. No, takich trochę mamy, takich informacji, które nie są zawarte tutaj w tej publikacji.
No ale to nie jest taki też pełny obraz tego, bo no, wtedy tak wiedzieliśmy, no był dziadek, był wójtem, zginął w obozie i tak dalej. Przeszedł. Nie ma możliwości wyjaśnienia, dlatego żeby trzeba było bardzo głęboko, nawet do jakichś zagranicznych źródeł sięgać, ale uznaliśmy, że to nie ma aż takiej potrzeby, to tylko do naszych własnych dociekań można tylko to jakoś zaliczyć, ale no, zrobiliśmy to, co chyba maksymalnie chcieliśmy jakoś tam. Thank you.